nie będzie dochodziło do nadużyć. Marcin Kozłowski, Superstacja. Palący problem dla miłośników elektronicznych papierosów. Nie będą mogli ich palić w środkach komunikacji miejskiej. Po Poznaniu, gdzie palenie w autobusach i tramwajach jest zabronione, na taki krok decyduje się Warszawa. Sprawdziliśmy, co to oznacza dla e-palaczy. To może być ostatni dymek, a właściwie e-dymek w miejscu publicznym. Miłośnicy elektronicznych papierosów mogą podzielić los tradycyjnych palaczy. Wszystko za sprawą zmieniających się przepisów. Warszawscy radni jako drudzy w kraju postanowili zakazać palenia e-papierosów w środkach komunikacji miejskiej. Jeżeli nie można palić papierosów, nie powinno się palić również e-papierosów, dlatego że to może przeszkadzać innym. Pomysłodawcy zakazu twierdzą, że w tej prostej zasadzie chodzi po prostu o komunikacyjny savoir-vivre. Nie wyobrażamy sobie, żeby ktoś wyciągnął butelkę wódki i pił tą wódkę w autobusie, a jeżeli tak robi, to budzi bardzo duży protest ze strony innych użytkowników. Z propozycją radnych zgadza się Zarząd Transportu Miejskiego, choć tu potrzeba ich wprowadzenia wynika z innych powodów. Kierowca, który jest zobowiązany do tego, żeby zareagować w sytuacji, kiedy ktoś w autobusie pali papierosa, na pierwszy rzut oka będzie miał problem z tym, żeby odróżnić, czy dany pasażer po prostu korzysta z papierosa zwykłego, czy też z tego e-papierosa. Zakaz nie będzie dotyczył tylko wnętrza pojazdów. Z e-papierosem trzeba będzie się pożegnać także na przystankach czy stacjach metra. Za chwilę pójdziemy krok dalej, po prostu do tych z nieprzyjemnym zapachem będziemy dawać do tyłu autobusu czy tramwaju, nie wiem. W każdym razie dla mnie jest to niezrozumiałe i dziwne. Celem papierosa jest dostarczenie organizmowi nikotyny w podobnych ilościach jak ten zwykły. Jest on jednak mniej szkodliwy, bo nie zawiera substancji smolistych. Mimo to organizacje antynikotynowe w stronę tego rodzaju używek patrzą nieufnie. E-papierosy, ich zawartość nie podlega badaniom. Nie podlegają one takim badaniom jak na przykład wyroby tytoniowe. Zdaniem lekarzy pomysł zakazu palenia w środkach komunikacji jest słuszny. Jeżeli nie znamy szkodliwości jakiejś substancji, no to wydaje mi się, że tej substancji nie powinniśmy stosować ani dopuszczać do jej stosowania, w szczególności w miejscach, za które jesteśmy odpowiedzialni. Zakaz palenia w środkach komunikacji miejskiej może doprowadzić do lawiny innych zakazów, na przykład w miejscu pracy. To nie jest kwestia banicji, to jest kwestia ochrony zdrowia i życia. 70 tysięcy ludzi w Polsce co roku umiera z powodu chorób otytoniowych, na przykład na raka płuca. Za takie e-dymki na przystankach e-palacze będą musieli zapłacić tak jak tradycyjni palący od 50 do 500 zł. Madonna została uniewinniona od zarzutu propagowania